Wracam do naszego głównego tematu, który rozpocząłem już ładnych parę miesięcy temu. Do tej pory mieliśmy 7 części, dzisiaj jest 8, a więc temat, jaki jest Bóg, jakie jest Jego imię. I w poprzednich tamtych częściach już nieco powiedziałem, bo skoro było 7, to na pewno coś tam powiedziałem. Na pewno coś usłyszeliście. Wiem o tym, że nie zapamiętaliście wiele rzeczy, bo ja nawet sam bym musiał zaglądnąć. Ale chcę powiedzieć w ten sposób. Mimo, że dzisiaj będę miał część 8 i chcę uwypuklić kolejną myśl z tego szerokiego tematu, coś dopowiem, ale rozumiem, że mimo moich chęci i dużych starań, a przykładam się tak, jak tylko mogę, to jednak nie jest możliwym, bym w pełni opisał i powiedział o wielkości Boga. Nie jest możliwym. Chociaż służę Jemu i idę za Nim już sporo lat. Wielu z was nie było na świecie, kiedy oddałem życie Chrystusowi. Ale nie jest możliwym, abym w pełni opisał Boga i wyraził, powiedział o Jego charakterze, o Jego imieniu. Nie jest możliwym, bym wszystko kompletnie wyraził. I nic nie ominął. Nie jest możliwym. Dlatego, że Bóg jest tak wielki, tak potężny, i kiedy Go poznajemy, to wydaje się, o, już teraz znam Boga. Ja nie mówię, że Go nie znasz, ale tak chciałbym poprawić naszą często wypowiedź. Po prostu poznaliśmy Go troszkę. Bo w pełni poznać Boga, to w tym ciele na ziemi nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy nawet w stanie. Dlatego, że nasz rozum jest w jakimś stopniu zniekształcony już przez grzech, przez upadek człowieka. Ale dzięki Bogu i Duchowi Świętemu, który ożywia Boże Słowo, Biblię, kiedy ją otwieramy i czytamy, On ożywia to Słowo w nas. I wtedy nagle to Słowo staje się żywe, aktywne. Ono coś czyni. Ono coś działa, ono zmienia, o ile my tego pragniemy. Można czytać Biblię, może nawet znać ją w jakimś stopniu na pamięć. Ale czy twoje życie zna Biblię? Czy twoje życie zna Boże Słowo? To już jest pytanie. A więc jedno z imion Boga jest Jahwe Szamach. Pan tam mieszka. Ma takie znaczenie, to wyrażenie. I po wyjściu Izraela z Egiptu i podczas początkującej podróży do ziemi obiecanej, Bóg zawarł z nimi przymierze na Synaju, kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe. Również w tym czasie Bóg powiedział do Mojżesza, by zbudować przybytek dla Boga. I czytamy o tym w Księdze Wyjścia. 25 rozdział. Od 8 do 9 wersetu. Boże Słowo powiada, niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja sam ci pokażę. A więc widzimy bardzo jasno, że Bóg zlecił Mojżeszowi dopilnowanie budowy przybytku, dając mu dokładne dane, dlatego że to Bóg mu zlecił, a więc dał mu również wszystkie detale, jak ten przybytek ma wyglądać. Ten przybytek miał być dla Boga zbudowany. Okay? A więc przywódca Mojżesz i starsi
zboru, czyli Izraela, nie musieli poszukiwać swoich pomysłów. Jest to też lekcja dzisiaj dla nas, czy nauka. I możemy z niej coś zaczerpnąć, zwłaszcza przywódcy zborów. Oni nie musieli poszukiwać jakichś pomysłów swoich, jak to zrobić, jak to zbudować. Dlatego, że sam Bóg zaplanował. Ponieważ Bóg dokładnie powiedział, jak winien być zbudowany przybytek. Bóg dokładnie wskazał, jak mają wyglądać wszystkie przygotowane sprzęty przybytku, te, które wejdą i będą służyć podczas służby. Wierzę, że tą myśl można przenieść dzisiaj na płaszczyznę Kościoła. Bóg również wie, jak wszystkie duchowe narzędzia czy duchowy sprzęt, naczynia, jakkolwiek możemy wyrazić, Bóg wie, jak one powinny być przygotowane, jak one powinny wyglądać, aby były użyteczne w takim stopniu, jak Bóg zaplanował i przewidział. Dlatego, że przybytek do Boga należy. I teraz Kościół do Boga również należy. Każdy uczestnik, czy każdy członek do Boga należy. Nie należy do człowieka, ale do Boga, do Chrystusa. To Chrystus. Chrystus zapłacił cenę za swój Kościół. To On tam na Golgocie oddał swoje życie. I Kościół należy do Niego. Jest Jego własnością, a nie człowieka. Z Bożego Słowa dowiadujemy się, że projektantem do budowy przybytku był sam Bóg. Nie człowiek, sam Bóg. A więc był to Boży pomysł, a nie człowieka. Ale Boże Słowo ukazuje również drugą część, że wykonawcami budowy przybytku byli ludzie. Bóg stworzył cały wszechświat. Wiemy o tym i większość ludzi wie i wierzy. I gdyby Bóg chciał, to mógłby zbudować dla siebie przybytek bez udziału człowieka. Mógłby powiedzieć słowo i już przybytek jest. Podobnie jak stworzył świat i wszystko, co jest na nim. Ale tak Bóg nie uczynił. Ciekawo, czy zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego. A przecież tam by było wszystko perfect, wszystko doskonałe. Jednak Bóg tak nie uczynił. I tutaj dostrzegamy charakter Boga, który zawsze zaprasza człowieka do współpracy. Taki jest Bóg. Po wybudowaniu przybytku przez powołanych ludzi, Bóg, przychodząc swoją obecnością, wzywał Mojżesza, aby się zbliżył do przybytku. Bóg wybrał Mojżesza jako przywódcę i przez Mojżesza mówił do ludzi. Wzywał Mojżesza, Mojżesz przychodził, Bóg mówił do niego, a następnie Mojżesz przekazywał to ludowi. I przybytek wizualnie był miejscem przebywania Boga. Izraelici ze względu na świętość Boga, bo rozumieli, że Bóg jest święty, wielki, potężny, niezrozumiany do końca, Izraelici nie mogli za blisko zbliżać się do tego miejsca. Obawiali się zbliżać. A zresztą było nawet wskazane, aby to nie czynili. A w Księdze Kapłańskiej czytamy takie słowa. 26 rozdział, 11 werset poniżej. Umieszczę też między wami mój przybytek. I teraz ważna myśl. Nie będę czuł względem was obrzydzenia. Będę przechadzał się między wami i będę waszym Bogiem, a wy będziecie mi ludem.
Ja Pan jestem waszym Bogiem. Mówiąc o zamieszkaniu Boga w przybytku, to należy pamiętać, że nic nie jest w stanie pomieścić Boga. Kompletnie nic. Nie można Boga zamknąć gdzieś w jakimś miejscu, w jakieś ramki ująć. Żadna budowla, choćby nie wiadomo jak wielka, nie może ani umieścić Boga, ani objąć. Nawet ta budowla, którą Bóg polecił, aby była zbudowana. Bóg jest duchem, jest wszędzie, ale są miejsca, w których bardziej jest zauważalna czy rozpoznawana Jego obecność, czy Jego osoba. Jest w tym taka różnica. Oto przykład. Jakub ze Starego Testamentu poróżnił się z bratem. Znamy ten opis, prawda? Któż go nie zna? Nawet i dzieci ze szkółki niedzielnej. I kiedy on się poróżnił, jego ojciec nie chciał, żeby coś się stało w jego domu, żeby brat przeciwko bratu może krzywdę wyrządził. Dlatego jego ojciec zachęcił go i odprawił z domu dla bezpieczeństwa. I Jakub posłuchał swojego ojca i poszedł. Poszedł w nieznane. Nie wiedział, jak będzie. Opuścił dom rodzinny. Opuścił ojca i matkę. I podczas nocnego snu miał dziwne przeżycie. Jakie przeżycie? Oglądał aniołów we śnie i słyszał mówiącego Boga. Jam jest Pan. To wszystko było we śnie. Ale było tak mocne dla niego, że kiedy się obudził, ogarnął go lęk, strach. Ponieważ odczuł w tym miejscu obecność Boga, jakiej nie doświadczał wcześniej. Nie doświadczał czegoś takiego. A w tym miejscu on był już bez rodziców. Już był jako ten, który idzie sam i nie wie, co go spotka. Po budzeniu się ogarnął go lęk. Odczuł w tym miejscu bliskość Boga, takiego, jakiego jeszcze do tej pory nie znał. Chociaż wierzył w Boga, którego ojciec jego wyznawał. Wtedy z całą pewnością ten Jakub stwierdził, Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I chciałbym tu powiedzieć, wielokrotnie w naszym życiu może być sytuacja, że Bóg jest tak blisko, że Bóg jest w różnych sprawach naszego życia. Ale te sprawy tak jakby zasłoniły obraz Boga, czy zagłuszyły Jego głos. Nie słyszymy lub nie dostrzegamy, że Bóg jest tak blisko w tych naszych sprawach. Coś takiego Jakub doświadczył. W takim miejscu niepewności, można powiedzieć. Był tylko człowiekiem. I to przeżycie wielki wpływ miało na niego. Wracając do treści tego odczytanego fragmentu, dostrzegamy mówiącego tam Boga. Nie będę czuł względem was obrzydzenia. I podkreśliłem to wyrażenie. To Bóg powiedział do swojego narodu. Nie będę czuł względem was obrzydzenia. O czym Bóg tu mówi? Co On ma na myśli? Dlaczego Bóg może mieć obrzydzenie? Z jakiego powodu? I do kogo? I Bóg mówi, będę przechadzał się między wami i będę waszym Bogiem. Biblia wielokrotnie okazuje nam Boga, że jest trzykroć święty. I wszyscy wierzymy w to. Przynajmniej tak myślę. A więc Bóg jest czysty i bez żadnej skazy, bez żadnego zaćmienia, bez żadnego brudu. Natomiast człowiek popadł w grzech.
każdy jeden, począwszy od Adama. I utracił czystość, niewinność, utracił doskonałość. I Bóg ze względu na swoją świętość ma obrzydzenie do nieczystości. A człowiek w niej jest pogrążony. I dlatego nic dziwnego, że Bóg tak się wyraził tu. By Bóg przechadzał się między ludem, co jest również tam powiedziane, to wpierw musi coś ważnego nastąpić. Musi coś ważnego nastąpić. Po pierwsze, przebaczenie. Przebaczenie. I drugie, oczyszczenie. Oczyszczenie z grzechu. I tylko Bóg jest w stanie to uczynić. I później będzie się przechadzał. Później będzie blisko. Później będzie z tobą. Będzie ciebie prowadził, o ile jemu pozwolisz. A więc Bóg wpierw przebacza uczynione występki, a następnie oczyszcza z brudu i grzechu. No dobrze, ale kiedy to ma miejsce? Wtedy, kiedy szczerze korzymy się przed Bogiem. Niekiedy według zwyczaju, według tradycji, według religii, jakkolwiek to wyrazić, robimy coś, czynimy, bo rodzice moi tak robili, bo dziadkowie moi tak postępowali. No, kiedy szczerze korzymy się przed Bogiem, osobiście. To, że mój tato był kaznodzieją, to nie znaczy, że ja automatycznie. Ale kiedy się nawróciłem, kiedy oddałem moje życie Bogu, kiedy je poświęciłem, mówiłem, Panie, Ty mnie prowadź, użyj tak, jak Ty chcesz. I kiedy poddaję się w codziennym moim życiu, Bóg dokonuje to, co do Niego należy, to, co ja nie mogę. A więc, kiedy Bóg przebacza nasze występki i kiedy oczyszcza z brudu i grzechu, tylko możemy wtedy to doświadczyć, nie kiedy przychodzimy do kościoła, nie kiedy uczestniczymy w czasie nabożeństw. To może być w czasie nabożeństw, to może się wydarzyć, ale to nie dlatego, tylko dlatego, kiedy szczerze korzymy się przed Bogiem. Tylko wtedy. Księga Ezechiela, 36 rozdział, powiada tak. Bóg mówi do swojego narodu. W innym etapie już, w innym okresie. I pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw, czyli od różnych bożków. Dam wam serce nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrze. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Niektórzy wierzą, że pokropienie wodą kościelną dokona jakiejś duchowej przemiany. Coś się stanie niewidzialnego. Woda kościelna, jakkolwiek by nie było ona użyta czy pokropiona, nie może nic dokonać. Najwyżej, co może zmoczyć włosy. Woda kościelna nie ma mocy. Ona nie ma siły, nie ma autorytetu. Ona jest bezsilna. Oczyszczenie dokonuje jedynie Bóg, tylko On, a nic poza Nim. Bóg czyni to wodą Ducha Świętego, a nie wodą z kranu. Krwią Bożego Baranka, którą przelał na Golgocie Jezus Chrystus. Jedynie Bóg pokrapia naszą duszę i oczyszcza serce.
Kiedy przychodzimy do Niego pierwszy raz i się nawracamy, kiedy oddajemy Jemu życie, ale również podczas naszej wędrówki. Czasami, kiedy upadniemy, kiedy uczynimy coś niewłaściwego, czy kiedy jakiś brud pojawi się w nas, kiedy na nowo przychodzimy, na nowo Jezus Chrystus nam przebacza i oczyszcza. Po to On umarł na krzyżu. W tym celu On oddał swoje życie. A więc jedynie Bóg pokrapia naszą duszę. Ale kiedy? Kiedy do Niego przychodzimy. Kiedy do Niego się zwracamy. Kiedy prosimy Jego, aby oczyścił moje serce. Jedynie Bóg usuwa kamienne i nieczułe nasze serce i daje nowe, zdrowe i czułe na Boga. To działa Bóg. To Duch Święty, kiedy przychodzi do naszego życia, kiedy coś mówi do naszego wnętrza i rozumiemy, rozpoznajemy Jego głos i kiedy poddajemy się, On coś dokonuje. To, co my nie możemy. I wtedy możemy powiedzieć, co za wspaniały doktor Bóg, że tak czyni, taką zmianę we mnie. Chciałem coś porzucić, chciałem odwrócić się od grzechu, chciałem na zewnątrz być jakimś takim porządnym człowiekiem. Nie wychodziło dla mnie. Ale kiedy zwróciłem się do Niego, kiedy zwróciłem się do Boga, kiedy uwierzyłem, że Jezus ma moc, że Jego święta krew i dzisiaj oczyszcza i zmienia, coś się dokonało, a sam jestem zaskoczony. Pamiętam, jak to było w moim życiu. Kiedy szłem z tego z nabożeństwa, kiedy przeżyłem nowe narodzenie, chciałem drzewa obejmować po ulicy. Było wieczorem. Nie było tam specjalnie ludzi, albo by nie zauważali. Chciałem z tej radości, z tego szczęścia, z tej miłości do Boga obejmować to, co jest po prostu nie człowiekiem. Nawet i drzewa. Dlatego, że coś się stało. Religia żadna nie uczyni, nie dokona tego. Po prostu wiara w ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Poprzez przyjęcie Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę, jako tego, który jedynie ma moc oczyścić mnie z grzechów i podnieść mnie i dać mi nowe życie. Jedynie to w ten sposób działa. Jedynie On to dokonuje. Halleluja. Bóg jest wspaniały. A więc Bóg wkłada w nasze wnętrze swojego ducha. Wow. To Jego duch. Tam jest w nas. To On mi mówi, kiedy pozwolę wyciszyć się wewnątrz i usłyszeć. On mi mówi, nie. Nie czyń tego. Nie mów w ten sposób. Jest to niedobre, jest złe, nieczyste. To Boży Duch prowadzi mnie bliżej Boga. I kiedy pozwolę Mu, aby bardziej wziął kierownicę mojego życia, to On tak blisko mnie przyprowadzi, że mogę odczuć nie tylko bliskość Boga, ale Jego objęcia, którymi On obejmuje mnie i przygarnia do siebie. Mogę odczuć Jego miłość tak wielką, że wtedy nic się nie liczy, tylko On. On jest pragnieniem, On jest siłą, On jest celem. Wszystko można utracić, ale jeżeli masz Jego, masz wszystko, co potrzebne, bo w Nim wszystko masz. Tak to działa. Staram się tego uczyć na co dzień. W prostocie serca przychodzić jak dziecko do Ojca, mówić, Panie, nic się nie liczy w porównaniu do Ciebie. Ty jesteś najważniejszy i chcę Ciebie kochać z każdym dniem bardziej. W rozdziale 37 Księgi Ezechiela, czyli następny rozdział, znajdziemy tam następujące słowa. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Bóg mówi znowu do Bożego narodu. Będzie to przymierze wieczne.
Okażę im łaskę i rozmnożę ich. I moją świątynię umieszczę wśród nich na wieki. Wśród nich będzie moje mieszkanie. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wtedy przekonają się narody, że ja jestem Pan, ten, który uświęca Izraela przez to, że moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Przed usta proroka Ezechiela Bóg obiecał dla Izraela jasną i cudowną przyszłość. Okaże im łaskę, rozmnoży ich. A co najważniejsze, Boża świątynia będzie wśród nich. Jak istotne jest to i było dla Izraela. I skoro została nazwana Bożą świątynią, miałoby to znaczyć, Bóg będzie wśród nich. Sam Bóg będzie wśród nich. Każda z tych obietnic zawiera w sobie błogosławieństwo, bo Bóg chce błogosławić swoje dzieci. Bóg chce i dzisiaj błogosławić swój Kościół, swoje dzieci, bo taki jest Ojciec nasz Bóg. Bóg chce okazywać swoją dobroć i łaskę. Chce być z tymi, którzy garną się do Niego. Zbliż się do Boga, a On ciebie obejmie. On ciebie podniesie, On ciebie posili, On ciebie nie tylko dotknie, ale znacznie więcej uczyni to, co twoje serce potrzebuje najbardziej. Tylko zbliż się do Niego. Idź do Niego czym prędzej, w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, w jakikolwiek czasie. On najbardziej ciebie rozumie. W Ewangelii Jana czytamy 1 rozdział, 14 werset. Słowo zatem stało się ciałem. Oczywiście mowa tu o Jezusie. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas. I zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Bóg w Jezusie i Duchu Świętym chce przechadzać się wśród nas. On chce przechadzać się w swoim Kościele. On chce być wśród swoich wybranych. Tych, którzy oddali Jemu swoje życie. On chce w twoim i moim życiu okazywać swoją dobroć. Tak jest Bóg. Chce zaszczycać nas swoją obecnością, byśmy oglądali Jego chwałę. I kiedy to czynimy, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy oglądamy Jego łaskę, chwałę i moc, po prostu wiele rzeczy idą w cień, bo Boża jasność jest o wiele wspanialsza i pociąga nasze serce i duszę. I kiedy nie tylko ciałem, ale duszą wspólnie razem, tak jak dzisiaj jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa, to tym bardziej Bóg chce nam pobłogosławić. Wierzę w to. Bóg może to uczynić i czyni, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem w domu, w pokoju, gdziekolwiek jesteśmy. Ale kiedy przychodzimy specjalnie razem, kiedy zgromadzamy się, kiedy poświęcamy ten czas i mamy ten cel, aby wspólnie razem tego poranku, w tym czasie poświęcić siebie i nasz czas, nasze wszystko, co, aby dojechać do kościoła, czy przyjść rano wstać i tak dalej. Poświęcamy ten czas dla Boga, aby razem Jego uwielbić. Bóg widzi to. Bóg chce ubłogosławić siebie i mnie. Chce dodać nam więcej siły, otuchy. On ma błogosławieństwo dla ciebie dzisiaj. On wie, co potrzebujesz najbardziej. Tylko pytanie, czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że Bóg w Jezusie Zbawicielu ma błogosławieństwo dla ciebie? Jest, dla ciebie, mówię do ciebie. On ma do ciebie, dla ciebie błogosławieństwo swoje. Czy wierzysz w to? Jeżeli tak, to możesz powiedzieć w swoim sercu, swojemu Panu, wierzę, Panie, że masz dla mnie swoje błogosławieństwo. Ja nie chcę stąd wyjść, aby błogosławieństwo mi ominęło. Ja chcę je wziąć, kiedy wyjdę z tego miejsca ze sobą. Ja chcę je wziąć. Ja chcę z tym błogosławieństwem iść. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 18 rozdział, bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. Ludzie niekiedy mają błędne zrozumienie obecności Jezusa.
Myślą, że kiedy więcej zgromadzonych, to wtedy większa obecność Jezusa w zgromadzeniu. Tam, gdzie jest duży tłum, to może być błogosławieństwo większe, ale niekoniecznie. Ważniejsze jest to, w jakim celu są zgromadzeni, jak ich serce lgnie do Boga i czy pragną, żeby Duch Święty działał w tym zgromadzeniu. Czy pragną, żeby Duch Święty krwią Bożego Baranka oczyszczał ich serce i ich sumienie. Wierzę mocno, że Jezus jest obecny, czy to jest duże zgromadzenie, czy małe. A nawet jeżeli jest kilka osób, dlatego, że, bo On tak powiedział. On powiedział, że będzie. Najważniejsze jest to, dla jakiego celu się zgromadzamy. Dlaczego przyszedłeś tutaj? W jakim celu? Co chcesz od Boga dzisiaj? Chcesz Go uwielbić? Masz możliwość. Chcesz poprosić Go o coś? Masz możliwość. Chcesz coś wyznać Mu? Masz możliwość. Jeżeli są takie pobudki Twojego serca, to jak najbardziej jest to prawidłowe i miłe przed Bogiem. A jeżeli przyszedłeś tylko z dobrego przyzwyczajenia, to zastanów się. Musisz zmienić coś, bo z tego nabożeństwa nic nie wyniesiesz. Jeżeli masz cel, to Bóg zaspokoi Twoją potrzebę. W Ewangelii również Mateusza, 28 rozdział, 20 werset powiada: oto ja jestem z wami. Jezus powiedział: przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Jezus dał zapewnienie, i to są słowa Jezusa, że jest z nami aż po kres tego wieku. Kochani, w jakiejkolwiek sytuacji byś się nie znalazł, gdybyś był najniżej, jak tylko jest to możliwe, gdyby trudności były tak wielkie, jakie nawet nie wyobrażasz sobie i nie możesz ich zrozumieć, pamiętaj, że Jezus obiecał, że On jest z nami aż po kres tego wieku. Jeżeli oddałeś Mu swoje życie, to nie wątp nawet i nie myśl, że On jest nieobecny, że On zapomniał o tobie, albo nie widzi ciebie, albo nie jest przy tobie. On jest. On jest! Bo tak mówi Boże Słowo. Ja wierzę w to, bo to doświadczam. A przechodziłem dość niskie poziomy różnych trudnych i przykrych doświadczeń. I wiem, kim jest Bóg. Wiem, że On jest. Ja nie jestem jakąś szczególną osobą, skoro On był przy mnie, gdy zdaje się, że nikogo nie było. On jest również i przy tobie, gdy nikt ciebie nie rozumie, gdy nikt tobie pomóc nie potrafi i nie może, bo nie jest w stanie. Bóg jest przy tobie. I kiedy mamy tą świadomość, wiecie co? Wiecie, jaka bardziej nadzieja jest? Przynajmniej to tak w moim życiu działa. Tu coś przychodzi, przychodzi huragan z tej strony dla przykładu. Wow, okej, okay. Wielki, straszny. Ktoś może się chować, ktoś może się obawiać, ktoś może już nie wiadomo, co mówić. Wow, okej. Okay. Ja wiem, ona jest, czy on jest, czy jakkolwiek ta burza, ale ja wiem, kto jest przy mnie. Ja wiem, za kim ja idę. Ja Jezusa nie wyprzedzam. On truje moją drogę. Staram się być jak najbliżej Niego, bo wtedy większe moje bezpieczeństwo. Wiem, że z Jego ręki nikt mnie nie wyrwie. Kochani, bądź mi blisko Chrystusa, tak jak tylko jest to możliwe. Miej ufność i nadzieję w Jezusie, jakby fizycznie Bóg był przy tobie i widział wszystko i słyszał.
Po prostu rozmawiaj z nim tak, jak jeżeli masz żonę czy męża, tak jak z żoną i mężem. Jeżeli masz kogoś bliskiego, kolegę, przyjaciółkę, jakkolwiek, rozmawiaj tak, jak z najbliższą osobą. Mów, panie, po prostu coś dzisiaj, nie najlepszy dzień mam. Po prostu mów do niego to, co serce twoje czuje. Czasami ja mówię teraz do wierzących, czasami wierzący nie wiedzą, co jest modlitwa. Módl się najwięcej, kiedy ciebie nikt nie widzi, a Bóg. Niech życie twoje będzie modlitwą. A wtedy nie będziesz musiał przygotowywać się w szczególny sposób do modlitwy, bo twoje życie jest modlitwą. Tam, gdzie jesteś, się modlisz. To nie znaczy, że masz oczy zamknięte i o niczym nie myślisz. Możesz działać, pracować, możesz wykonywać, ale możesz mówić, Boże, jaki ty wspaniały. Panie, po prostu nie mogę żyć bez ciebie, Panie. Moje życie bez ciebie nie ma wartości. Jeżeli ciebie by nie było, chcę umrzeć, nie chcę żyć, bo bez ciebie nie ma życia. Po prostu bądź blisko Boga, żeby nic nie weszło między Boga a ciebie. A wtedy cokolwiek by nie było, jakiekolwiek zapowiedzi, tam będzie zawalone, tam będzie zapalone, tam będzie, tam nie wiadomo, co się stanie, tam nie wiadomo, jacyś duchowni, nie wiadomo, jakie rzeczy zrobili. Ja wiem, na kogo ja mam patrzeć. Moim wzorcem jest Chrystus. On jest moim przewodnikiem, nie człowiek. Jeżeli mogę dobry wzór wziąć z człowieka, to jak najbardziej. Jeszcze go będę błogosławił i modlił się za niego. Ale moim wzorem jest Chrystus, nie człowiek. On jest moim przewodnikiem. On jest moim Panem i Bogiem. Dlatego go czuję na co dzień. Po prostu zawsze. Zawsze. Boże Słowo nam mówi w liście do Koryntian takie słowa. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czy masz pewność, że Boży Duch mieszka w tobie? No, to być może szczególnie tylko ludzie. No. To są ci, którzy należą do Boga. To są ci, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. To są ci, którzy powiedzieli, Panie, najważniejszym jesteś dla mnie, jesteś moim życiem, pragnieniem, celem, wszystkim, co istnieje. Kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby ogarnął moje wnętrze, kiedy pozwalamy, żeby On tak po prostu mnie zatopił w sobie, żeby mnie jak najmniej było widać. I wtedy nie muszę wojować specjalnie z tymi pokuszeniami, bo ich nie ma. Czym więcej Boga, czym bliższy Bóg, te rzeczy inne są jak najdalej. Tak to działa. Tak to przeżywam. Tak to doświadczam. A więc czy masz pewność, że Boży Duch mieszka w tobie? Taką pewność nabywają ci, co prawdziwie oddali życie Jezusowi, doznając szczerej pokuty i odwrócenia się od grzechu. I wtedy Boży Duch przychodzi i zamieszkuje w narodzonej na nowo osobie. On zamieszkuje we mnie. On poucza, On kieruje do bliskiej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Bóg przez swoje święte słowo i ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu i przelaną świętą Jego krew dla nawróconych i pragnących umożliwia mieć nowe i czyste serce. I to jest wtedy coś wielkiego. Bo Bóg jest tak bardzo obecny, bo nie ma żadnego brudu. On wszystko usuwa, oczyszcza i wtedy w nas zamieszkuje. I możemy wtedy powiedzieć, Boże, Twoje imię jest moim uzdrowieniem, a pamięć o Tobie
jest moim lekarstwem. Bliskość Twoja jest moją nadzieją, a miłość do Ciebie moim towarzyszem. I kiedy Cię wzywam, to ukazuję swą pomoc i mówisz: zawsze przy Tobie jestem. Wow! Jakie Boże słowa. Kiedy poddajemy się Bożej operacji, to otrzymujemy serce wypełnione pragnieniem Boga i Jego obecności w nas. I Bóg zaspokaja nasze pragnienie poprzez zamieszkiwanie w nas, dokonując Bożej przemiany naszego wnętrza. Nie można być naprawdę chrześcijaninem czy naśladowcą Jezusa bez żadnej przemiany. Żyję starym życiem, za wiele się nic nie zmieniło, jak kiedyś żyłem. No, jest to nie zgadza się z Bożym Słowem. Jeżeli pozwolisz Bogu naprawdę i dasz Mu możliwość, żeby On zmienił Twoje życie, to On tylko wtedy to zrobi, kiedy chcesz tego, kiedy pragniesz tej zmiany, kiedy prosisz o tą zmianę, kiedy mówisz: Panie, jest to niedobre, grzeszne, nieczyste, nie chcę tak żyć, pomóż dla mnie. I wtedy to działa. Bóg pomaga i wspiera. Daje takie chęci i pragnienia, które tak jakby nie ciągną nas do tych rzeczy, które czyniliśmy kiedyś. A więc wtedy specjalnie nawet nie musimy walczyć o to, co kiedyś walczyliśmy, aby to nie robić czy tamto. Dlatego, że inny cel, inne pragnienia, inne dążenia mamy. I żyjemy całkiem w inny sposób, bo jesteśmy nowym stworzeniem. To nie tylko nasze wysiłki, chociaż powinniśmy mieć, bo dalej jesteśmy w tym ciele, które czasami gdzieś coś się domaga swojego. Ale to nie tylko nasze wysiłki, starania, ale interwencja Ducha Świętego w nas, bo On w nas zamieszkuje. To Duch Święty nas pobudza i daje nam inne pragnienia. Jeżeli nie masz tych pragnień, można się zapytać, czy Duch Święty jest w tobie, albo być może zasmuciłeś Go. A więc ważną sprawą jest, czy Jezus w twoim sercu króluje, czy On panuje, czy On rządzi, czy być może On jest ściśnięty. Pamiętajmy to, co na początku czytałem, że Bóg z powodu grzechu On nie będzie tam, gdzie jest grzech. Musi nastąpić oczyszczenie, przebaczenie. A wtedy Jego obecność, jak lawina, wypełni ciebie, o ile tego pragniesz. A więc chciałbym, kończąc powoli, chciałbym powiedzieć tak. Jeżeli Duch Święty dzisiaj mówi do ciebie poprzez Boże Słowo, jeżeli musi coś w swoim życiu zmienić, musi coś odrzucić, jeżeli naprawdę, prawdziwie chcesz iść za Jezusem, to usłuchaj Bożego głosu, kiedy Duch Święty mówi. Jeżeli będziesz odkładać na jutro, a potem znowu na jutro, to znaczy, Chrystus nie jest dla ciebie najważniejszy. I zmiana nie nastąpi. Jeżeli Chrystus jest dla ciebie najważniejszy, jeżeli prawdziwie dasz Mu pierwszeństwo w swoim życiu i On zajmie tron twojego serca i będzie królował, zobaczysz, co On dokona. Tylko zapragnij tego. Niech Boża łaska pomoże ci dzisiaj przyjść do Jezusa z pełnym zaufaniem Mu. Jakikolwiek masz problem, czy sprawę, czy prośbę, cokolwiek byś nie miał w twoim sercu, zachęcam, przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego, doznając uwolnienia od tego, co ciebie męczy i przygniata. Bo to wszystko, co nie jest od Boga, nas męczy i przygniata. Tak to jest, tak to działa. I wtedy doznasz uzdrowienia duszy, a może i ducha, a może i ciała. To, co potrzebujesz.
I zapraszam, przyjdź teraz, jeżeli masz taką potrzebę, jeżeli chcesz, aby Kościół pomodlił się w Twojej sprawie, z moją chęcią również i ja to uczynię razem z Kościołem. Powstańmy do modlitwy.